Co, boisz się, że za mali przyjdą? Nie. A to już jest wywiad? Co ty? Tak tylko trenujemy, żeby się przyzwyczaić, że się, wiesz, mikrofonem rusza. Boisz się, że za małe przyjdą? Tam za mali to mnie nie interesują. Ale wiesz, małe, ciasne, ale własne, nie? No tak, ale prokurator, wiesz, te sprawy, a to nie, wiesz, Arkali już się na tym przejechał. No, nie jeden. Nie jeden Arkali się przejechał. Już się nagrali, już nagrali Pawła, już będzie miał, Paweł, jak będzie miał przypał. Dobry PR, no co ja mogę. My sobie ten kawałek, wiesz, wytniemy, będziemy go trzymali. I szantaż będzie. No wiesz, jak to, już... Wiesz, w tym kraju się nie zanosi na to, że miał się dorobił jakiejś dużej kasy, więc nie wiem. Nie, no poczekaj. Może najpierw mnie wypromujcie, a później możecie mnie szantażować. Dobra. To jest jakiś pomysł na biznes w ogóle, wiesz? No. Nawet możemy się umówić inaczej, że nie musicie mnie szantażować, dzielimy się 50-50. No dobra, bo ja słyszałem, że... że... Kiedy ta wasza w końcu płyta? Bo tak mówicie o niej, mówicie i... Słuchaj, no nasza płyta się ukaże we wrześniu. Niestety się nie ukaże teraz. Miała się ukazać pod koniec maja. W związku z tym, że jak zwykle się coś przesunęło, naturalną koleją rzeczy, nie chcemy tego wydawać w czerwcu i na wakacje, no bo tak, ludzi nie ma, ludzie coś tam, ludzie mają swoje sprawy, kończą rok szkolny, ci młodsi, ci starsi, też coś tam, jakieś urlopy może zacząć. Nie, no ja wiem, na jesieni się lepiej zarabia, że się dzielicie z nami, to jesień jest lepsza, no, to jest lepsza pora. No zdecydowanie, no. Ja myślę, że trochę się przesunęło przez to, że gramy dużo koncertów też, bo to jednak jest wyczerpujące, jakby dużo energii zabiera nam jakby i wiesz, i trochę też przez to, że nie dogadaliśmy się jeszcze z żadną wytwórnią tak naprawdę. Oj tam, że to każdy tak mówi, że wiesz, granie koncertów jest wyczerpujące. Bo jest wyczerpujące. Znaczy jest o tyle, wiesz, no tak naprawdę jesteśmy na tyle niezorganizowani, taka jest prawda, do tego się trzeba przyznać, że jesteśmy po prostu takimi laserami, którzy jak wracają z koncertu, a na koncertach jest grubo, krótko mówiąc, nie trzeba tego nikomu wyjaśniać chyba, to dochodzimy do siebie w środę, nie? A wracamy w niedzielę zazwyczaj. To wracacie na piechotę. Zdarzy się. Nie jeden już tak próbował, ale jakoś go przekonaliśmy, że to nie jest dobry pomysł, szczególnie jakbym chciał wracać z Nowego Sącza na przykład. Ale poczekaj, ktoś kiedyś policzył, ile na przykład, czy macie świadomość, ile wy możecie pokonać kilometrów na scenie podczas jednego koncertu? Bo na przykład piłkarz, wiesz, podczas meczu taki średniej jakości napastnik, no nie taki tłusty jak ja, ale taki sprawniejszy, to tam z 10 kilometrów machnie. My tak machamy pewnie z 5, no. Nie, no ja myślę, że machamy tak z 2, nie? Może 3. Nie wiem, to zależy od wielkości sceny. Dzisiaj machniemy pewnie z 1,5. No ale dzisiaj macie ten, trochę mniej czasu na ten, na występ. No to dzisiaj machniemy 500 metrów, ale zrobimy to rozgrzewka. No. Jak on się nazywa? Jak Urbaś. Tak, Urbaś? Michał Urbaś, jest taki, ale to on... A on nie szybko biega? On szybko i on jeszcze chyba skacze przez... O, skacze. No my też skaczemy, będziemy skakać przez monitory odsłuchowe. Możemy zrobić nową konkurencję, na przykład bieg przez plotki. Bieg przez plotki to uprawia wielu raperów w tym kraju, ja już nie podejmuję tego. Wielu celebrytów. Wielu celebrytów. Dokładnie. Ale którzy? A co tu chcesz, żebym ja jakimiś nazwiskami? No pewnie. Skandal to już zrobiła, wiesz, Molesta, nie pamiętam w którym roku, była to bardzo dobra płyta. 98. I niech ten skandal będzie taki, a nie... 98, ma rację. No. A słuchajcie, co wy dzisiaj zagracie? My zagramy... Ja coś małemu powiedzieć, no, bo zaraz tak siedzi. No co, zagramy parę nowych numerów, parę, w sensie kilka nowych numerów, bo parę to są dwa, a ogólnie kilka nowych... A zagramy trzy. No i co, ja coś zagram ze swojego albumu W pogoni za lepszej jakości życia, Paweł zagra coś z muzyki rozrywkowej. Tak przekrojowo trochę, ale trzy numery nowe będą na pewno. No generalnie zagramy taki krótszy show, bo wiadomo, jest dużo artystów. No i każdy ma jakiś ograniczony tam timing, żeby zagrać swój gig i generalnie będzie tego mniej, ale będą nowe rzeczy z naszej nowej płyty, także warto chyba to sprawdzić. A słuchaj, jak kto rządzi, jak jest na scenie Małolot z PZ-em, to tak naprawdę kto jest szefem? Nie ma szefa wtedy. Nie, no ale ktoś gra pierwsze skrzypce, nie? No zazwyczaj powiedzmy, że ja grywałem, jeżeli tak to można nazwać, grywałem pierwsze skrzypce, bo większość tych koncertów do tej pory to były moje z gościnnym udziałem Małolat, a teraz to się powoli już zmienia, zaciera się ta granica, ponieważ no, wdrażamy te nowe rzeczy. No i wiesz, no, zaczynamy grać i już niebawem będziemy grali już po prostu łączony koncert i to będzie po prostu PZ Małolat, a nie tylko mój koncert. Nie będzie żadnego, wiesz, grającego pierwsze skrzypce. Od dzisiaj ja będę kierownikiem, jak mi się uda. Znaczy, żartuję oczywiście, ale wracając do tego, kto gra pierwsze skrzypce. Niech żyje prezes naszego klubu. Dokładnie. Natomiast trochę to jest tak, że Paweł jakby, ponieważ zawsze graliśmy tak, że graliśmy głównie graliśmy z muzyki rozrywkowej, ja grałem gościnnie, więc Paweł zawsze mnie wyprzedza i zawsze pierwszy gada z publiką i przekrzykuje mnie czasami, jak ja chcę coś powiedzieć. Nie ukrywam, że tak bywa, ale to pewnie przez to, że jesteśmy niezorganizowani jeszcze z graniem wspólnych numerów i tak dalej, więc myślę, że to się zmieni i będziemy jakby wspólnie szefować
wykonywali na scenie. A ja się bałem, że wy się na przykład dogadujecie tak jak, nie wiem, jak bracia Gallagher. A jak oni się dogadują? Że... Z Oasis. No, no ja wiem, któż to, ale jak oni się dogadują? Lewy prosty, półobrót, prawy sierp, za włosy. A, no tak, no to nam się to zdarzało, zdarza się niekiedy, ale rzadziej, no wiesz, jesteśmy starsi, to trochę mądrzejsi. I okazuje się, że nie jest tak źle z tym, że się jednak dogadujemy, więc wiesz, nie musimy się lać. Ale jak byliście kajtki, to się laliście? No ba, to nie raz. Dało się, no. Kto komu? No różnie, różnie to było. Czasami Paweł mi, czasami ja Pawłowi. No dostałem po zębach parę razy od młodego. Jak spałem, tak? Nie, właśnie, kurczę, bo wiesz, jak zaczął dorastać chłopak, to się nagle okazało, że nie jest tak łatwo. To mój brat się też kiedyś zdziwił, jak się nie zorientował, że też trochę urosłem, a on jest starszy. No więc właśnie, no to u nas była podobna historia. Wiesz co, Paweł, bo ciebie Peja chyba niechcący, nie chcę powiedzieć, że zahaczył, ale wymienił cię w tym swoim kawałku, wiesz, na parias. Jak gdyby ustawił cię w rzędzie po jakiejś tam stronie. To był, kurwa, fair zabieg, czy nie? Nie wiem, ja się nie wczuwam w to, wiesz. Z jednej strony cieszę się, że mnie spropsował, ja mam szacunek do Ryśka. Uważam, że wbrew temu, co teraz się dzieje, bo niektórzy stają po jednej bądź drugiej stronie. Staram się akurat nie uczestniczyć w tym bifie czynnie. Mam jakieś tam swoje prywatne zdania dotyczące głównie jakichś tam, wiesz, lirycznych zabiegów, co mi się bardziej podoba, co mniej. I to bywa różnie z tym. I staram się po prostu obserwować to jako zjawisko tego rodzaju, w których sam uczestniczyłem kiedyś tam, różnych. Także tak to postrzegam. A to, że mnie spróbował, poniekąd się z tego cieszę. Natomiast nie chcę i nie chciałbym stawać po żadnej stronie. Wiesz, nie ma powodów chyba, żebym miał uczestniczył w jakimś bifie, bo myślę, że ja po prostu nie należę do tego bifu. To są typowe pytania gdzieś tam. Wiesz, no, co ty na to, po której stronie staniesz? Wiesz, nie mam powodu, żeby stawać po której stronie. A jest jeszcze jedno typowe pytanie, wiesz jakie? Nie wiem. No zgaduj. No nie wiem, w której ręce złota kula, no nie mam pojęcia. Ręce, tak. Nie, wiesz co, chyba takim typowym pytaniem jest o to, co, w jaki sposób wszystkie bify wpływają na hip-hop, tak? Czy to jest dobre, czy złe, tralala, tak? Czy ktoś na tym korzysta, czy traci? No to... Czy scena na tym korzysta, czy nie? Znaczy powiem w ten sposób, scena na tym straci, jeżeli to przejdzie jakiś do dalszego etapu, wiesz, i zrobi się gorzej. Tak uważam. Dotychczasowe bify, jakie tam gdzieś tam obserwowałem, słuchałem tych kawałków, myślę, że w rezultacie wyszły na plus. To jest integralna część tej kultury, to się zawsze zdarzało. Czy w Stanach, czy gdziekolwiek na świecie, gdzie jest hip-hop, tak, no to ludzie o tym wiedzą, ludzie to niekiedy robią. Raperzy. I gdzieś tam w tej zdrowej rywalizacji to jest dobre bardzo, bo to, wiesz, dzieje się coś nowego, coś się dzieje więcej, tak? Fani są tym bardziej zainteresowani, wokół tego można zrobić wiele wydarzeń. Natomiast, no kurczę, no prędzej czy później, tak jak mieliśmy to chociaż przykłady w Stanach właśnie, takie już hardkorowe, no ludzie z takiego tytułu giną niekiedy, więc mam nadzieję, że w Polsce do tego nie dojdzie, bo myślę, że to nie ma sensu. To słabe jest, nie o to chodzi. Przynajmniej takie jest moje zdanie. A pamiętacie może, bo ja nie, ale może wy wiecie, czy był kiedyś bif między braćmi? Ja znam taki jeden bif. Co to było? We Włoszech, tak. Jest taki raper Fabri Fibra, który ma brata rodzonego. Jaką on ma ksywę, ten brat? Nesli. I oni się bifowali między sobą. I chyba się nie lubią do tej pory. Się, tak. Ale to może we Włoszech to jest inna historia, wiesz. No, kurde, ale... Czym się różnił ten bif od innych, jeśli się różnią? Wiesz, bo to jest dwóch typów. No, jest dwóch typów, którzy się zajebiście dobrze znają, tak? No bo kurwa, no bo... Nie wiem, no to trzeba byłoby, wiesz, zapytać ich, no ja pierwszy raz się z tym spotkałem w życiu właśnie, no i są to włoscy raperzy, więc no jest to dla mnie inne zjawisko. Gdzie indziej nigdy tego nie było, z tego co się orientuję, więc ciężko mi to sobie wyobrazić i... No ja nie wyobrażam sobie na przykład bifu z małolatem, no bez sensu, no co, no moglibyśmy sobie już tak pojechać, bo tak się znamy, że to w ogóle, wiesz, no scena by huczała do... jakieś brudy na zewnątrz i wiesz, i to nie, to raczej nie, nie dojdzie do skutku na pewno. Ciekawe, jak to by wygrał. No zaczynam się mocno obawiać, że ja teraz to już niekoniecznie. Dlaczego, bo co? Bo ten gagatek tutaj, wiesz, no ty jeszcze nie słyszałeś, ale ja słyszałem trochę jego nowych zwrotek, to wiem co się dzieje, no. Poraża? No, daję radę. No kurde, sześć braciak cię propsuje. No, bardzo mi miło, no. Myślę, że ja znam jakby swoje miejsce na scenie, ale uważam, że Paweł jakby cały czas trzyma poziom i też jest zajebistym raperem cały czas, więc
Jakby... Więc się uzupełniamy. Dokładnie. No i czekajcie na tą płytę, bo myślę, że może nas tam parę rzeczy zaskoczyć. Brzmicie, jakbyście się umówili, wiesz, co macie mówić. Nie, jeden drugiego głaszcze, wiesz. Nie dam, broń Boże. Nie, no nie liżamy się jakby. Nie, to miałem na myśli. Nie, 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 tak to nie ma. Nie ma tam lizania dupy, nie ma takiej historii. Nie ma nic. Nie będzie niczego. Nie, żeby nic nie było. Nic nie będzie przecież, no Kononowicz to już przewidział. No to wiesz. A widzieliście, po ile chodził jego sweterek na Allegro? Nie wiem, a to był jego faktycznie, to ja bym kupił, jak to by był jego. Ponoć jego, bo on miał jeden i ciągle w nim występował. A to ja widziałem takiego pseudorapera, który chyba sobie kupił taki i nawet wystąpił w jednym z klipów. No, tam jest z tego popularnego nurtu sztucznie nazwanego hip-hopolo. Hip-hopolo. Tak. Nie wiem, czy to jest takie sztuczne. No, nie ma takiego gatunku muzyki, wiesz. A, no, to jest, dobrze, dobrze ten termin określa to, co się dzieje w tamtym pseudogatunku. Nie, no dobra, bo mógł być na przykład hip-hop jazz, hip-hop rock. No tak. A hip-hop blues. To takie rzeczy na pewno jeszcze powstaną, to, czekajmy. Hip-hop country. Hip-hop country, no wiesz, gatunki się przenikają, no. Dobra, to co? Widzimy się. Kiedy ostatni raz graliście charytatywny koncert? O Jezu, wieki temu. Ciężko jest grać charytatywne koncerty, jak masz zabukowane wszystkie weekendy, wszystkie terminy w przód na pół roku, nie? I dzwonią do ciebie, no i nie masz jak tego odwołać. No, także bardzo dawno, nie pamiętam. No, graliśmy jakieś tam Wielkie Orkiestry Świątecznej Pomocy, całkiem niedawno, jakąś tam jedną, ale kiedy to ci nie byłem. A tak ogólnie jakoś częściej to wieki temu. No i dzisiaj jesteśmy tutaj poniekąd Małolec współorganizatorem tej imprezy. Ja też tam dołożyłem swoje 5 groszy jakoś minimalnie i zamierzam dołożyć na scenie. I cieszę się, że w końcu udało się zagrać na takiej imprezie i w szczytnym celu. A takie koncerty mają sens tak naprawdę? No myślę, że mają. No wiesz, ja jakby uważam, że ten koncert, wiesz, jakby... Kurde, no zbieramy hajs dla gościa, który wiesz, ma 19 lat, ma raka kości, grozi mu amputacja nogi, jest gościem, który miał zdawać maturę, ma hobby, nasze hobby, ma taką zajawkę, jest alpinistą ogólnie, więc tym bardziej, kurde, kiepska sprawa. Wiesz, no fajnie, jakby... Udało mu się pomóc po prostu. No, jakby wiesz, no udało nam się to zorganizować, czyli może nam się uda pomóc. Mam nadzieję, że przyjdzie dużo ludzi i zbierzemy dla niego jakąś część tych pieniędzy, które mu są potrzebne na operację. Ale będziecie śledzili dalej, co się dzieje z chłopakiem? Tak, tak. Nawet myślę, że mamy w planach poniekąd, ponieważ on ma, funkcjonuje jego nazwisko tam w jakiejś fundacji, można tam wpłacać pieniądze. To zresztą te informacje wszystkie były w połączeniu ze wszystkimi informacjami a propos tej imprezy, także można to gdzieś znaleźć, ja w tej chwili nie pamiętam. Natomiast myślę, że... Pomoc dla Maćka.com albo pomoc dla Maćka.pl. Dla Marcina, przepraszam. Tak, tak. Pomoc dla Marcina. Tak, tak, tak. Tam są wszystkie informacje. Także no wiesz, my zorganizowaliśmy tę imprezę, liczymy na dużą frekwencję. Myślę, że taka będzie i na to się zanosi. Ale mimo tego, nawet jak była największa frekwencja w tym klubie, no to pieniądze, które są Marcinowi potrzebne, są większe pieniądze. W związku z tym warto się tym zainteresować i jeżeli ktoś dysponuje jakąś nadwyżką albo po prostu rusza go ta sprawa, no to myślę, że jak się pozbędzie paru złotych w takim celu, no to nie zbiednieje. No, pomoc dla Marcina. Tak jest. PL lub com, sprawdźcie to. Bardzo wam dziękuję. Również dziękujemy. Dziękujemy.